jeśli chodzi o, bo to też mogą. Tak, Paweł Frycikowski prezentował m.in. właśnie Dartą Bogorię, Grodzisk Mazowiecki czy Dekorklas Działdowo. Bardzo pracowity zawodnik. Uważam, że jeden z najbardziej profesjonalnie podchodzących do treningu. Również pomimo kontuzji musiał, zdecydował się nawet na transfer do pierwszej ligi, do Spójni Warszawa. Było to w sezonie 2016-2017, gdzie sam mówił, że chce się odbudować. No i udało mu się. Zagrał cały sezon bardzo skutecznie. Później awansował do Lotto Superligi ze Spójnią. No i później ten transfer do Dekorklasu, zdobycie Pucharu ETTU. Naprawdę bardzo bogata kariera. Przede wszystkim też bardzo fajny człowiek, bo mimo tego, że zdobywał naprawdę bardzo wysokie cele, tak, bo i wygrał turniej Czech Open przy podwójnej i doszedł do 1/8 finału w 2013 roku w Paryżu w mixcie. Dwa lata później w chińskim Suzu do ćwierćfinału, więc no, można powiedzieć, że jeżeli chodzi o grę mieszczaną, no to czołówka światowa. A mimo wszystko był bardzo skromnym, bardzo prostym chłopakiem, który naprawdę kochał tenis stołowy i uwielbiał ciężką pracę. Paweł, szacunek, dziękuję, że byłeś. Mam nadzieję, że będziesz trenerem lub jeżeli nawet nie trenerem, to spotkamy się jako w innym jakimś celu, ale naprawdę ogromny szacunek jeszcze raz dla ciebie i życzę tobie wszystkiego dobrego. Tak, oprócz tego, o czym mówiłeś, o tych sukcesach, trzeba docenić to, postawę Pawła, bo to była postawa przede wszystkim taka, która mu się bardzo podoba, czyli wychodził na trening pierwszy, wychodził z tego treningu ostatni i to jest coś, co można było czerpać pełnymi garściami z jego profesjonalizmu, z jego postawy. No i przede wszystkim od kilku lat walka z tymi problemami zdrowotnymi, z lewym, z prawym biodrem. On mimo wszystko nigdy się nie poddawał, zawsze gdzieś tam stawał do walki z samym sobą, wracał. No ale teraz w wieku 29 lat uznał, że czas powiedzieć dość. No i co? Paweł Frycikowski, myślę, on tego jeszcze oficjalnie nie ogłosił, natomiast myślę, że taki kierunek trenerski będzie dla niego niezwykle naturalny i myślę, że wkrótce pojawi się informacja, że będzie trenerem w jakimś klubie. Na razie o tym nie wiadomo. No i myślę, że kluby powinny zacząć już licytację o Pawła, bo myślę, że taki trener w każdej akademii to będzie niewątpliwie skarb, człowiek, który ma pasję, który ma gdzieś ten ogień w oczach, który może być wzorem do naśladowania. Także myślę, że kluby powinny już zacząć ustawiać się gdzieś w kolejce po Pawła, no i proponować angaż w akademiach. Tak, i myślę, że jeśli chodzi o Pawła, to jeszcze raz dołączę się do tego, o czym ty mówiłeś, czyli jedno wielkie dziękuję. Dziękujemy za te lata kariery.
Ze swojej strony obiecuję, że już poczyniłem starania, żeby Paweł był gościem naszego live chata. Pracujemy nad tym. Czekamy, aż Paweł dojdzie do takiej pełnej sprawności, żeby spokojnie mógł sobie usiąść, odpalić laptopa i odpowiadać na Wasze pytania. Także na pewno obiecuję Wam, że Paweł Fertikowski pojawi się w live czacie i obiecał mi, że będzie to na pewno w czerwcu. Dlatego czekamy i będziemy Pawła o wszystko pytać. Może będzie coś więcej wiadomo na temat jego przyszłości. My, Wojtku, zostajemy w Działdowie, dlatego że mamy porozmawiać o Lidze Mistrzów, a Dekor Glas Działdowo i Darton Bogoria Grodzisk Mazowiecki aplikowały o występy właśnie w Lidze Mistrzów. Tak jak wspominałeś poza anteną, Bogoria niejako już z automatu, jako drużyna z tego top 8, ma zapewniony awans, więc oni musieli tylko jakby potwierdzić chęć startu. Natomiast Dekor Glas Działdowo złożył aplikację i czeka na decyzję. Zresztą posłuchajmy, co powiedział na ten temat prezes Dekor Glasu Działdowo, pan Ferdynand Chojnowski. My wstępnie zgłosiliśmy, do 29 było wstępne zgłoszenie udziału w zawodach. No nie ma, no nie było tam jeszcze do wczoraj żadnej informacji, ile drużyn się zgłosiło, jak to miałoby wyglądać i tak dalej, tak? Zatem, Wojtku, czekamy pewnie gdzieś tam w okolice lipca na ostateczną decyzję. Na pewno w Lidze Mistrzów zobaczymy Bogorię. No i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to zobaczymy także Dekor Glas Działdowo. Jak myślisz, co są w stanie te polskie zespoły ugrać? Oczywiście, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że Dekor Glas awansuje do fazy grupowej, no to myślę, że tutaj celem minimum zarówno jednego, jak i drugiego zespołu jest wyjście z grupy. Bogoria w tamtym roku była o włos awansu. Zgadza się. Czekamy na to z utęsknieniem. No i Bogoria, i Dekor Glas przyzwyczaiły nas do bardzo dobrych występów, do awansów z grupy. Wiadomo, że kibic do dobrego szybko się przyzwyczaja i ta poprzeczka na pewno nisko zawieszona nie będzie. Znamy już skład Bogorii i tam nie powinno się nic zmienić. To będzie skład, kontynuacja składu z zeszłego sezonu. A w przypadku Dekor Glasu mamy Kubę Driasa, mamy Andrzeja Gacinę, mamy Jerzego Wrablika. I myślę, że możemy zdradzić to nazwisko, bo kontrakt przedłużył Wejszichał, które będzie grał w dodatku z chorwackim paszportem. No i co ty, Wojtku, na to? W 1998 roku został. Urodził się w 1998 roku, obecnie w czołowej dwusetce na 191 miejscu w rankingu ITTF, zwycięzca ITTF Challenge Slovenia Open 2019, gdzie w finale pokonał Jakuba Diasa, więc myślę, że to jest naprawdę bardzo wysokiej klasy zawodnik. Myślę, że podnosi jakość poziomu Lotto Superligi, co pokazał zeszły sezon, wiele gier wygranych, choć no jednak tutaj
to zawieszenie jego odcisnęło piętno na grze dekor glasu, bo jak wiemy, no, później dekor glas kilkukrotnie musiał uznawać wyższość rywala, natomiast z Weishi Hao, z Diasem, z Biaciną w składzie, no, dekor glas ma naprawdę bardzo mocny skład na Lotto Superligę, ale też uważam, że bardzo mocny skład na europejskie puchary. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Trzymamy oczywiście kciuki za polskie drużyny. Wiadomo, że grają polskie ekipy, to wszyscy jesteśmy kibicami polskich drużyn. No to jeśli jesteśmy przy transferach, to troszeczkę działo się przez ten tydzień na rynku transferowym. Zacznijmy, Wojtku, ty. Tak, no na pewno duża rewolucja w Polonii Bytom, tak? Odchodzi Lanciuchan, który przeniesie się do 10. zespołu ostatniej rywalizacji Bundesligi, a więc do Fulty Mabercel. Lanciuchan, który legitymował się bilansem na koniec sezonu 8-4, wygrał między innymi w tym sezonie z Wanjim, więc reprezentant Hongkongu to także wysokiej klasy zawodnik, wywalczył wraz z reprezentacją awans do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. No i myślę, że to jest bardzo udany transfer, jeżeli chodzi o Fulde Mabercel. Na pewno szkoda wielka, że taki zawodnik opuszcza Polonię Bytom, bo jednak gra Lamsiuhanga mogła się podobać zarówno w Warcie Kostrzy nad Odrą, tak jak właśnie grał w zespole z województwa lubuskiego sezon wcześniej, tak później w Polonii Bytom również bardzo dobrze się prezentował. Z Polonii Bytom odchodzi również Mateusz Gołębiowski, który przenosi się do pierwszoligowego strzelca Frysztak, a więc szóstej drużyny ubiegłego sezonu zaplecza Lotto Superligi. Myślę, że to jest też taki transfer na odbudowanie się, bo pamiętajmy, że Mateusz Gołębiowski w pierwszym meczu przeciwko Lotto Zolesz Gwieździe Bydgoszcz w sezonie 2019-2020 musiał skreczować, no niestety, kontuzja, cały rok w plecy, więc taki transfer na pewno mu na dobre wyjdzie. To jest coś na podobieństwo właśnie Pawła Fertkowskiego, kiedy to Paweł w sezonie 2016-17 reprezentował spójnie Warszawa. Zobaczymy. Ja życzę Mateuszowi wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że przede wszystkim będzie zdrowy, a o formę, myślę, możemy być spokojni, bo to jednak jest zawodnik, który spokojnie może sobie poradzić w Lotto Superlidze. Trzecie odejście z Polonii Bytom to Antonin Gablas. No niestety, nie wiemy na razie, gdzie Czech przejdzie. Czekamy na informacje. Na mediach społecznościowych cały czas jesteśmy aktywni, więc tutaj cały czas czekamy. No, z tego, co wiemy, to Gablas gdzieś znajdzie zatrudnienie najprawdopodobniej w Czechach. A oprócz tego Thomas Drexler, menedżer Michał Napierał, zdradził, że miał z nim podpisane porozumienie. Z tego nic nie wyszło, także Drexlera nie zobaczymy w Lotto Superlidze. No i chciałem z tobą porozmawiać trochę o Polonii, bo to nie jest rewolucja, to jest rewolucja w składzie. Wiemy, że takim pewnie będzie Robert Lohas. No i co dalej? Są młodzi Łysakowski, Balcerzak, no ale tu potrzeba siły ognia. Podobno Lamsiuhan oferował jakiegoś młodego, zdolnego zawodnika z Hongkongu, no ale cały czas czekamy na ofercie granic. Poza tym się nie możemy wykluczyć, że gdzieś tam odpukać koronawirus wróci z drugim uderzeniem. Także no, ruch obarczony dużym ryzykiem. No tutaj zgadzam się. Jeżeli chodzi o sytuację, jaka jest teraz na świecie, to jest to trochę ryzykowne, więc uważam, że trzeba nie tylko w Bytomiu, ale i ogólnie w składach pozostałych ekip dać szansę Polakom. Ja myślę, że Marcin Balcerzak może zasługiwać na szansę, bo uważam, że to jest zawodnik, który miał doświadczenie już drugoligowe, grał też w pierwszej lidze, więc no nawet w Lotto Superlidze, prawda? Dobrze się zaprezentował, przynajmniej w meczu z Baltą AZS-a w UEFA Gdańsk, gdzie pokonał między innymi Bartosza Sucha, a później zdobył także punkt w Deblu, gdzie no, był bohaterem spotkania, co tu dużo mówić. Więc moim zdaniem powinien on dostawać szansę, przynajmniej czasami. Natomiast jeżeli chodzi o Michała Łysakowskiego, no to jest młody chłopak i uważam, że granie w Lotto Superlidze w wieku 15 lat i podchodzenie do stołu i wiedząc tak naprawdę, że przegra się grę w trzech setach, bo nie ukrywajmy, no ta różnica poziomów jest ogromna. To nie jest dobre dla młodego zawodnika. Ja uważam, że
taki zawodnik jak Michał Łysakowski powinien grać w drugiej lidze, tam się ogrywać i wtedy być może w przyszłości będzie zawodnik na poziomie Lotto Superligi. Już w tym sezonie grał 8 spotkań, zanotował w Lotto Superligi. Wiem, że wynikało to właśnie przede wszystkim z kontuzji. No i co dalej z Polonią Bytom? Na razie Robert Floras, jeżeli jesteśmy przy Robercie Florasie, to możemy dodać, że Mateusz Gołębiowski będzie trenował w Rzeszowie właśnie z Tomkiem Lewandowskim, z Robertem Florasem. Tamta ekipa treningowa będzie stacjonowała w Rzeszowie. No ale czekamy na ruchy drużyny z Bytomia. Mamy kompletny, w miarę kompletny skład w Białymstoku, przepraszam. Bardzo ciekawy skład. Wraca Kanin, który już jest bardziej doświadczony zawodnikiem. Zostaje Barzy, to zawodnik, którego reklamować i polecać nie trzeba. No i zostaje Jomin, który ma przecież świetny sezon za sobą. Także też ekipa, która śmiało o play-offy będzie walczyć. Tak, do Lidy Białystok to może być czarny koń przyszłego sezonu, bo doświadczenie Wandziego, młodość Leongina i Aleksandra Kanina, no to na pewno jest fajna mieszanka. Leongin pokazał już w zeszłym sezonie, że no jest jednym z najlepszych zawodników w tej lidze. Wandzi, pomimo tego, że już troszeczkę mniej trenuje i no wiadomo, jak każdy starzeje się, brzydko mówiąc, ale trzyma poziom, wygrywa dużo pojedynków i też jest, uważam, mocnym punktem zespołu, jest kapitanem. Także więc to jest na pewno fajny skład, co pokażą. Miejmy nadzieję, że na pewno dobry tenis stołowy. Jak wynikowo? Trudno powiedzieć. No, jeżeli chodzi o Kanina, no to później po transferze z Doilit Białystok grał on za naszą zachodnią granicą. Tam na pewno zdobył też dużo doświadczenia, bo jednak granie w Niemczech to zupełnie inny poziom w Polsce, bo jest dużo więcej zawodników, którzy reprezentują podobny poziom i myślę, że tu Kanin na tym bardzo mocno skorzystał. Tak, Białystok drużyna bez wątpienia, której warto się przyglądać w przyszłym sezonie. Alonzi Jagini, starszym, lepszy, świetny grający trener, który będzie prowadził Białystok w przyszłym sezonie. O reprezentacji Polski mieliśmy też porozmawiać. Jeszcze ważnych transferów trochę pokazało mi się Bydgoszcz. Na razie jest pokazało. Zgadza się. Pokazała się Bydgoszcz, a konkretnie Mateusz Ufnal. Mateusz Ufnal zamienia Morlino Ostróda właśnie na bydgoską gwiazdę. Powrót do klubu, którego jest wychowankiem. Myślę, że Mateusz może mieć ze sobą udany sezon, ten pierwszoligowy. Może właśnie tak uważać, ponieważ bilans 17-13 i 57% skuteczności w debiutanckim sezonie w pierwszej lidze to jest na pewno niezły rezultat. Warto też dodać, że jednak ten nowy system rozgrywek pierwszoligowych, a więc brak podziału na stoły, trochę też loterii, myślę, tutaj Mateusz akurat na tym skorzystał. Na pewno miał okazję do rozegrania wielu pojedynków z innymi zawodnikami niż mógłby się spodziewać normalnie grając w tym starym systemie, więc tutaj na pewno oceniam to na plus. Mateusz też żegna się z Morlinami, bardzo pozytywnie wypowiadał się o drużynie z Ostródy, rozmawiałem z nim wczoraj na ten temat, mówił, że jest bardzo dobra atmosfera, przyjazna, miał właśnie w drużynie także bardzo dobrą atmosferę, już mówię tutaj o tej ścisłej pierwszoligowej. Określił to jako team spirit i rozstaje się w dobrych relacjach. Tutaj nawet z trenerem rozmawiał, że będzie mógł przyjeżdżać na trening do Ostródy, więc pomimo tego, że już nie będzie reprezentował barw drużyny z Warmii i Mazur, to jednak będzie mógł przyjeżdżać na treningi i dalej szlifować swój poziom. Tak, absolutnie most nie został spalony, ale ten Sobów zawsze miło się ogląda akcji, to zawsze bardzo efektowny wymian. Oprócz tego wiem, że Artur Rena i Patryk Jędrzejewski zostają w Bydgoszczy i wierzę, że rozmowy są prowadzone z Asuką Marci. No i na razie wiem, że nic nie wiem. Mamy Polaków i tak naprawdę czekamy na rozwój wydarzeń w Bydgoszczy.
Szczerze mówiąc, ja jestem za tym, żeby grali Polacy. Nawet w kontekście tego, że poziom Lotto Super League nieco się obniży, jednak gra Polaków przyciąga uwagę, przyciąga oko, myślę, kibicom, nie tylko tych, którzy właśnie lubią, czy też pasjonują się tenisem stołowym, ale takich przeciętnych kibiców, którzy po prostu lubią dobre widowisko i dobrą rozrywkę. Także liczę na to, że oczywiście będzie Maciej, ale też żeby szansę dostawali Grela, Ufnal, może Patryk Jędrzejewski też będzie grał. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, jak to mówią, ale no Bydgoszcz na razie spokojnie odkrywa karty. No to jedziemy dalej. Mieliśmy porozmawiać o kadrze, odmrażamy polski sport, wiemy coraz więcej na temat ruchów kadry. Wstępnie jest zaplanowane zgrupowanie w Centralnym Ośrodku Sportu w Cetniewie od 28 czerwca do 5 lipca, ale rozmawiałem z trenerem Krzyżewskim. Wiem, że może ta data być zmieniona. Wiem też, że będzie system 8 plus 4, czyli 8 zawodników plus 4 osoby ze sztabu. I będzie to kadra w najmocniejszej obsadzie. Ciekawe właśnie, jak to będzie wyglądało to zgrupowanie. No i przede wszystkim, kiedy się odbędzie, bo jeżeli tutaj mówisz, że będzie zmieniona data, to myślę, trzeba po prostu czekać na więcej informacji co do tego. Fajnie, że kadra będzie w najmocniejszym składzie. Liczę na to, że Kuba Dyjas będzie i Marek Wadowski i cała ta śmietanka polskiego tenisa. Ważne, żeby też był sztab szkoleniowy cały czas, nie tylko jeżeli tutaj mówię o trenerze Krzeszewskim, ale również o innych osobach ze sztabu, fizjoterapeuta, bo to jest bardzo ważna rzecz. No i myślę, że możemy być bardzo zadowoleni z tego, jak będzie wyglądać ta praca. Na pewno poza tym zgrupowaniem w Cetniewie będziemy świadkami również innych zgrupowań. Zobaczymy gdzie, zobaczymy kiedy, ale na to trzeba poczekać do wakacji tak naprawdę. Jedno jest pewne, że będzie to w Cetniewie nad polskim morzem we Władysławowie. Także czekamy na więcej informacji. Jeśli coś będziemy wiedzieć, to oczywiście warto podamy. Przeglądałem Wojtek media społecznościowe klubów. Wspomniałeś o tym, że kluby coraz więcej informacji podajmy. Dzięki temu możemy podać je dalej. Ale znalazłem coś fajnego, nazwałem to sztosem i pomyślałem sobie, że będziemy co tydzień wyróżniać kluby, które rzucą coś fajnego. Także czas na tą uwagę i myślę, że w tym tygodniu wyróżniamy Filipę i Politechnikę Rzeszów. A za co, to proszę spojrzeć. Grafika Komis, Wojtku, widziałeś. No na pewno coś innego, coś takiego atrakcyjnego i myślę, że to jest bardzo fajna interakcja z fanami. Uważam, że media społecznościowe klubów tenisowych powinny być bardzo mocno rozpromowywane. Cały czas gdzieś tam te informacje powinny docierać. Jeszcze jesteśmy trochę daleko w tym, ale wierzę w to, że za rok, za dwa, za pięć być może jednak te kluby będą naprawdę już bardzo aktywne w social mediach i nie mówię tylko o Facebooku, ale także o Instagramie czy Twitterze, bo jednak są to media, które no na pewno pod względem marketingowym mogą dużo dać zarówno dla klubu, jak i dla zawodników, ale także, tak jak zawsze to mówię, dla kibiców. Brawo za pomysł i przy okazji pytanie, czy Tomek Lewandowski zdradził skład za pomocą tego komisu. Mamy tam Tomka Lewandowskiego, Piotra Chodowskiego i Szymona Kolasa. Pytanie, czy będzie czwarty do Ryża, czy tak ten skład będzie wyglądał. Pewnie Tomasz Lewandowski pozostanie w Fibrej na ZTS Politechnice. Myślę, że Piotr Chodorski, co mówił chyba, tak? W live czacie, tak, tak. Czyli mówił, że zostaje. Szymek Kolasa też, jak widać, zostaje, więc uważam, że to też dobry ruch dla Szymona, bo dostawał kilka szans w Lotto Super Lidze, mógł posmakować tego, jak zagrać na tym najwyższym poziomie w Polsce. No myślę, że to taka dobra nauka dla niego, prawda? Bo on jest jednym z czołowych juniorów naszego kraju, występował na Mistrzostwach Europy. Także
cały czas gdzieś tam może patrzeć na tych lepszych zawodników, na tych bardziej doświadczonych, móc uczyć się, móc trenować z nimi. To jest na pewno duży bagaż doświadczeń. No, chłopak, zbór, chłopak charakterny, warto mu się przyglądać, trzymać za niego kciuki. I żeby no tak, bardzo skromny, bardzo w porządku chłopak, życzę mu wszystkiego dobrego. Naprawdę, Szymon jest bardzo, bardzo fajny, uśmiechnięty, sympatyczny. No i przede wszystkim, mówię, też lubi potrenować dobrze, stara się, przykłada na tych treningach, nie narzeka, ale to też jest, myślę, ważne. Więc tutaj naprawdę też duży szacunek dla Szymona za to, co już osiągnął, ale wierzę w to, że w sporcie seniorskim także sobie bardzo dobrze poradzi. Za to trzymamy kciuki. 30 minut, pół godziny minęło, zatem powoli będziemy się żegnać. Szybko, bardzo szybko minęło, Łukasz. Szybko. Przez ten tydzień oczywiście będziemy szukać dla Was informacji, jakichś ciekawych tematów. Na pewno ten rynek transferowy będzie jeszcze nabierał tempa. Ale jeśli macie Wy jakieś pytania czy tematy, które moglibyśmy rozwinąć, postaramy się nad nimi pochylimy i je rozwiniemy. Wojtek, wpadź się do takiej roboty, ja też z chęcią pomogę. Tak, jeżeli chodzi o media społecznościowe, to ja bardzo chętnie tutaj podejdę do tego tematu, będziemy szukać, liczę na pomysły wszystkich klubów, więc kluby do dzieła. Tak jest, my na pewno będziemy wyróżniać. Ja mogę też zdradzić, że w piątek gościem naszego live chatu będzie, nie wiem czy Wojtku się zgodzisz, ale moim zdaniem od jakiegoś czasu to najlepszy sędzia eksportowy nasz polski, mowa o Rafale Zleznaczyku. Zgodził się, jesteśmy umówieni na piątek. Myślę, że będziemy mogli podyskutować o prawidłowym serwisie, bo dużo dyskusji jest na ten temat. Ale każdy piątek o 21:00 ze slotu to Super Ligą, bo mówię, najlepszy, moim zdaniem, najlepszy polski sędzia. Na pewno najbardziej znany w światowym środowisku, bo jeżeli dobrze kojarzę, to sędziował nawet finał Igrzysk Olimpijskich w Rio, a więc mecz Malonga z Zhang Jike, więc to też na pewno jest bardzo duże wyróżnienie. Na pewno będziesz można go popytać o różne rzeczy, bo z powodów słuchów działał na pewno na wszystkich, był w najlepszym zakupie jakaś śniadana i no, gdzieś tam uznałem, że warto by było, żeby się dobrze wyłożył, żeby z nami się podzielił. Także piątek, 21:00, live chat Rafał Zleznaczyk, niedziela, godzina 20:00, krótka piłka numer 3. A z dzisiaj dziękuję Państwu. Wojtek Chrząszcz i Łukasz Betański. Dobrego wieczoru i dobrego tygodnia.